Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten przedświąteczny czas, dlatego mam takie rozdówki. Dzisiaj spotkam się na kanale z Olena z Tasty Kitchen. Witam Was z mojej kuchni, tu za plecami już jakieś moje wypieki świąteczne o taki przepiękny chlebek żytni. Ale dziś nie będzie o chlebku żytnim. Dziś pokażę Wam, jak wykroić takiego pięknego krasnala na święta Bożego Narodzenia. Chlebek jest z tych bardzo prostych dla ludzi, którzy nie mają czasu, mają bardzo dużo przygotowań i po prostu nie wiedzą, kiedy zacząć ten chleb na zakwasie robić, a to jest naprawdę bardzo łatwiutki przepis taki, że jeżeli nawet nie piekliście, to z łatwością upieczecie swój pierwszy chleb i będziecie mogli po prostu go swoim bliskim zaserwować jeszcze z taką piękną dekoracją krasnalową na świątecznym stole. Także kochani, zapraszam do obejrzenia dalej. Aha, i bardzo Wam wszystkim dziękuję za komentarze, za wsparcie i bardzo też proszę Was o subskrypcję po więcej filmików. Także pozdrawiam, zabieram się do pracy. Zaczynamy, kochani, nasz świąteczny chlebek, bardzo szybki, nie wymagający dużo pracy. Pierwsza rzecz, którą robimy, sprawdzimy kondycję naszego zakwasu. Widzicie, nabąbelkowany. Ja mam dużo więcej zakwasu niż potrzebujecie do tego chleba, ponieważ ja będę piekła ich troszkę więcej. Zakwas jest nabąbelkowany. Widzicie, przepięknie opada, także jest gotowy. Dajemy go na bok, bierzemy wagę. Bierzemy misę. Ja muszę sobie w gramy wytarować. Z tym zawsze mam kłopot. Będę się troszkę bawić. O Jezus, no. Dobra. I teraz co? I teraz bierzemy 350 gramów wody. Może być zimna. Ja mam filtrowaną. Najważniejsze jest to, żeby była filtrowana, żeby była dobrej jakości, bez chloru. 350 gramów. Uwaga, przepis jest na jeden chlebek. Dobrze, 352 też jest ok. Tarujemy i dodajemy do tego wszystkiego zakwas. Czekajcie, przesunę troszkę, żeby było lepiej widać. Zakwasu będzie dość dużo. Jest to chleb, który będzie miał hydrację, ale będzie szybko rósł i o to nam chodzi. Zakwasu dodajemy 200 gramów. 200 gramów. 200 gram zakwasu. Ktoś się może przyczepić, że proporcja jest nie taka jak kiedyś, niewłaściwa albo inna. Słuchajcie, chodzi o to, że techniki wykonywania chlebów się zmieniły. I tak, tutaj jest więcej zakwasu, bo tutaj jest około 37% zakwasu w stosunku do mąki. Ale co to daje? To daje krótką fermentację, to daje mniej czasu, mniej składań i lepszy rezultat na koniec. Znaczy lepszy, szybszy na pewno rezultat na koniec. Jeżeli nie macie wprawy, to ten przepis jest akurat w sam raz. W sam raz dla Was. Okej, mamy. Tarujemy i teraz dodamy mąki. Ja tym razem użyję mąki chlebowej King Arthur. O tej. 550 gramów, ale ten chleb spokojnie możecie wykonać też na mące All Purpose, tej czerwonej, ten Wam nie wyjdzie. Dodajemy 550 gramów mąki All Purpose, albo All Purpose, albo tej King Artura niebieskiej do chlebków przeznaczonej. 550. Chleb w końcowej fazie będzie miał mniej więcej 70% hydracji, więc jeżeli nie macie super wprawy w pracy z zakwasem, to jest to odpowiedni przepis dla Was. Dacie sobie na pewno z nim radę. Dam Wam kilka wskazówek w trakcie tego filmiku, żebyście mogli go wykonać poprawnie. Mamy, no i tak przygotowane oto ciacho, wstawiamy do naszego miksera i będziemy mieszać na połączenie ze składników, nie wiem, około 2 minut. To mniej więcej tyle zajmuje. Ja będę swój chleb mieszać robotem Kenwood Titanium. Dostaniecie go kostko za cenę chyba $450 albo $500, coś takiego. Mieszam na obrotach, jeden zupełnie wystarczy. No i mieszamy minutę, może dwie.
mniej więcej mieszamy ciasto do właśnie takiej konsystencji. Chodzi o to, że ono nie ma być ani zwarte. Ma być takie oklejące, taka papa w zasadzie z niego. I tak powinno być. Przykrywamy nasze ciasto albo czepkiem kąpielowym. To jest moja ulubiona metoda. Albo przykrywamy woreczkiem, albo przykrywamy jakąś folią. Ja robię coś takiego. Nakładam czepek kąpielowy i zostawiam ciasto tak przygotowane na 30 minut. Ja wrócimy do niego po 30 minutach, dodamy sól, wymieszamy do powstania siatki glutenowe, okna glutenowego i później już przełożymy do pojemnika. Odmierzamy 12 g soli, może być himalajska, może być morska, byle nie jodowana. Każda sól niejodowana się super świetnie sprawdzi. 12 bądź 15, to zależy oczywiście od soli i od tego, od Waszych preferencji. To może się jednak zmieniać w zależności od tego, jakiej soli używacie. Tak do tego wniosku doszłam. Minęło 30 minut, wracamy do naszego ciasta. Tutaj mam miseczkę z wodą, łapkę musicie zamoczyć w wodzie. Widzicie, ciasto się super zmieniło, już jest takie bardziej elastyczne. I teraz co? Zakładamy hak. Sypujemy nasze 12 g soli odmierzonej wcześniej. Ja użyłam tym razem himalajskiej, ale możecie użyć każdej niejodowanej. I zaczynamy mieszanie. Będziemy mieszać najpierw na niskich obrotach około 2-3 minuty, a później zwiększymy obroty i będziemy jeszcze mieszać na wysokich obrotach około 5 minut. Zwiększę obroty i będę mieszać do wykształcenia się siatki glutenowej. Widzicie, kochani, ciasto się zebrało wokół misy. Zebrało się wokół haka. Jest bardzo elastyczne. Bardzo silne. O. I to jest nasze okno glutenowe. I tak przygotowane ciasto przekładamy do pojemnika. Mam przygotowaną tutaj miseczkę z wodą. Widzicie? Ciasto w jednym kawałku odchodzi od miksera. Jest elastyczne. Zamaczamy sobie drugą rękę w wodzie. Zwijamy ciasno w kulkę. Cieśniutko, cieśniutko, cieśniutko w kuleczkę zwijamy. Odstawiamy na bok. Tym razem pojemnika nie będę smarować niczym, żeby Wam pokazać, że też się da. Zostawiam w pojemniczku, przykrywam i zostawiam na najbliższe 30 minut. I wrócimy do niego i będziemy składać. Kochani, minęło pół godzinki. Ciasto zaczęło już fermentować. Jest jeszcze klejące, ciągnące. Ale jest piękną, ma strukturę, jest silne, przepiękne. I to jest właśnie nasze okno glutenowe. Tak powstaje gluten, kochani. Teraz co robimy? Składamy ciasto. Możecie zrobić stretch and fold, albo możecie zrobić cold fold. Zrobimy stretch and fold. Nigdy tego nie pokazywałam, więc zrobimy dzisiaj inaczej. Bierzemy róg ciacha, zakładamy z jednej strony. Obracamy. Teraz drugi róg ciacha. Bierzemy, ciągniemy, ale z czuciem. Nie tak, żeby się rwało, tylko póki się Wam ciasto poddaje. Bierzemy. Zakładamy. Bierzemy. O, można sobie tak. Zakładamy. Ja jeszcze co robię? Ja jeszcze robię coś takiego, że zwijam to ciasto cieśniutko w kulkę. Ono jest silne. W zasadzie nie potrzebuje dużo składań. Nie pracujemy tutaj nad jakimiś super ogromnymi dziurami. Ma to być prosty w wykonaniu chleb, który jesteście w stanie powtórzyć w zasadzie za każdym razem. Więc to jest easy peasy, bym powiedziała. Tak zwinięte ciasto w kuleczkę cieśniutko zostawiam do wyrośnięcia na godzinę. Wrócimy do niego za godzinkę. Wracamy naszego chleba po godzinie. Patrzcie, jakie bąble. Pięknie fermentuje. Już nie jest taki klejący. No i co robimy? No i składamy teraz drugi raz. Składanie zrobimy teraz cold fold, czyli zawiniemy chlebek pod siebie. Już czuć, że jest ładnie rozrychlony. O.
proszę, tak, pod siebie, pod... Mniej więcej w połowie ciasta chwytamy, odrywamy i podbijamy pod siebie. I z drugiej strony, z każdej strony. Próbujemy tak wyciągnąć, tutaj, 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 widzicie, o, i tak zawinąć w taką zgrabną kuleczkę, ale już widać, jak ciasto pięknie pracuje. Zostawimy ciasto jeszcze na godzinkę i będziemy formować do koszyczka, także easy peasy, bardzo łatwy przepis, nie ma dużo wody, więc ja myślę, że każdej osobie powinien się udać. Wracamy, konie, do naszego ciasta. Minęła godzina. Patrzcie, jak pięknie się zmieniło. Jest nabąbelkowane, pięknie urosło, podwoiło co najmniej swoją objętość. I teraz będziemy wstępnie je formować do tego, żeby później formować ostateczny buchenek. Przysypuję mąką pszenną, taką jaka jest w składzie chleba, ale delikatnie, nie za dużo, tylko tak trochę podpylamy. To się nazywa podpylanie. Ciasto pięknie odchodzi. Od pojemnika, widzicie, pojemniczek jest czysty, więc nie użyłam żadnej mazidła, ani maścidła, ani oliwy, ani oleju, niczego. I wygląda tak pięknie. Teraz co robimy? Moczymy ręce w mące, jeżeli nam się ciasto troszkę klei. I zawijamy ciasto w ciaśniutką kuleczkę. Takim oto sposobem, że tutaj trzymamy paluchem, tutaj chwytamy i tym paluszkiem przyciskamy. Zawijamy do tego momentu, aż będziemy czuć, że jest bardzo napięte ciasto. To, że pękają pęcherzyki, jest bardzo dobrze. To znaczy, że ciasto jest poprawnie sfermentowane. I tak ma być. Zawijamy. Rączki 45 stopni. Jeżeli jest Wam łatwiej, zabieramy całą mąkę tutaj. Jeżeli jest Wam łatwiej, to możecie użyć takiego skrobaka i skrobakiem podwijać, po prostu podwijać i zaciągać. Podwijamy i zaciągamy. Ja lubię to robić rękami, wtedy czuję ciasto, wtedy czuję, jak się napina. Zaciągamy do tego momentu, aż powstanie napięta skóra i będzie się ciasto nie rozchodziło. Będzie trzymać ładnie kształt, formę, będzie w takiej postaci kulki. I teraz co? Przykrywamy nasze ciasto albo ściereczką, albo możemy użyć pojemnika. Przewracamy go i zostawiamy ciasto na 15 minut, po czym wrócimy do niego, będziemy go ostatecznie formować do koszyka. W tym czasie możemy sobie przygotować koszyczek wiklinowy. Ja użyję tego koszyczka. Widzicie, na przykład nie zawsze musicie używać tych ściereczek, które były w koszyczku. Ja je czasem właśnie wyjmuję i piorę i później mam takie pieluszki tetrowe. Boże, nie tetrowe, takie zwykłe pieluchy bawełniane, nigdy nie używane. Przysypuję mąką ryżową i później do nich wkładam swój bochenieczek ładnie uformowany. No, to kochani, przygotujemy koszyk. Ja obsypuję taką mąką ryżową. Akurat mam sweet rice, a innej nie mam. To możecie użyć zwykłej mąki ryżowej. Generalnie można użyć każdej mąki bezglutenowej, czyli takiej, która nie zawiera właśnie glutenu, żeby się chlebek nam nie przykleił. No i tak sobie obsypujemy. Obstawiamy koszyczek na bok. I teraz wracamy do naszego ciasta. Widzicie, jakie piękne. Po prostu rewelacja. Przewracamy ciasto na brzuszek, spłaszczamy je i pokażę Wam troszkę inną metodę formowania. Zawsze możecie na wałeczek ją uformować. Znaczy wałeczki, czyli tak, tak i po prostu zwijamy rolkę. I tak też będzie bardzo fajnie. Widzicie, ciasto jest bardzo przyjemne, nie rozlewa się, będzie z nim bardzo łatwo pracować, więc serdecznie polecam ten chleb ludziom, którzy nie mają doświadczenia z zakwasem i dopiero zaczynają. I... Tak, na trójkącik, widzicie? Tutaj mam taką dupeczkę i teraz tak robię. Tak, tak, tak i tutaj rogi zawijam w ten sposób. I wpycham ciasto do środka. Chlebek możecie uformować. Pokazuję Wam różne techniki i różne możliwości, żebyście po prostu mogli wybrać, co lubicie. Widzicie, chlebek się trzyma ładny kształt, ma ładną formę. No i teraz możemy przy pomocy takiego skrobaka przenieść, albo przy pomocy rączek. Jedną rękę kładziemy tu, drugą rękę wsuwamy pod chlebek, przesuwamy, no i tak pięknie formowamy bocheneczek. Wkładamy do koszyka, jeszcze możemy tutaj rogi zaszczypać. Zamknąć, przepraszam, ale mój polsko-ukraiński czasami się wdaje. Generalnie jestem językoznawcą i czasami lubię tworzyć sobie nowe słowa. No, tak zaciągamy i teraz brzuszek chleba przysypujemy albo zwykłą mąką, albo mąką bezglutenową. Ja przysypię zwykłą,
mąką pszenną. I teraz są dwa warianty zdarzeń, czyli albo mamy czas i czekamy 2 godziny, aż chlebek urośnie, będziemy mogli go upiec z tego samego dnia, albo zostawiamy chlebek na 15 minut na blacie, 15-30 minut na blacie w temperaturze pokojowej i chowamy go do lodówki na następne 8, 10, 12 godzin, w zależności od tego, jaką temperaturę macie. Musicie pamiętać, że im wyższa temperatura w lodówce, tym chlebek będzie fermentował szybciej, im niższa będzie fermentował wolniej. To jest dość istotna informacja i bardzo proszę zwrócić na to uwagę. U mnie jest temperatura 40 Fahrenheitów. Posługuję się, kochani, Fahrenheitami, ponieważ mieszkam w Stanach Zjednoczonych i po prostu nie wiem, ile to jest. Nie mam przelicznika w głowie, w oczach, nie mam nigdzie żadnej ściągawki do tego. I u mnie temperatura po prostu występuje w Fahrenheitach. Więc ja swój chlebek chowam na jakieś 12 godzin do temperatury 40 Fahrenheitów. To by było na tyle. Aha, jeszcze ważna rzecz, zapomniałam. Trzeba czepek na niego nałożyć, zaraz poszukamy. Po co czepek? Zakładamy po to, żeby chlebek nam nie wysychał. Ja używam takich czepków kąpielowych, które dostaniecie, nie wiem, praktycznie w każdym sklepie, od Targetu, Walmart po dolarowce. Większa ilość czepków kosztuje chyba za 3 dolary. Ja mam takie chyba 30 sztuk za 3 dolary. Mniejsza ilość czepków, możecie nawet pojedynczo chyba w niektórych sklepach kupić, będą kosztowały, nie wiem, po dolarze. Są wielorazowego użytku, jak się Wam porwie albo zacznie, nie wiem, zatęchli czy coś tam, ja je suszę. Po każdym użyciu to możecie oczywiście wyrzucić. No i tak oto przygotowany chlebek. Zostawiam jeszcze na parę minut na blacie. I uwaga, kochani, ja wsadzam do lodówki na zimną fermentację. Ja tak wolę, ale wcale nie jest to powiedziane, że nie można upiec tego samego dnia. Kochani, tak wygląda chlebek po nocnym garowaniu. Jest pięknie wyrośnięty. Jest gotowy do pieczenia. To jest taki pocket test tak zwany. Tutaj są duże bąble, które ja usuwam, ponieważ ja nie lubię, kiedy są takie duże. No, pilnujemy tutaj pod palcami, będziemy je czuć. No i teraz dekorujemy nasz chlebek w trochę bardziej świątecznym klimacie. Ale najpierw przygotujemy sobie papier. Mam papier, składam na pół. Składam na pół. Jeszcze pokazywam kilka razy, ale pokażę jeszcze raz. I tutaj robię uszka. A tutaj robię brzuchy. Po rozrzuceniu mam taki skrabny, fajny krawek, żeby włożyć na niego chlebek. Teraz opruszę brzuch chleba mąką pszenną. Może być to też mąka bezglutenowa, ryżowa. Ryżowa się będzie najlepiej sprawdzać, będzie najładniej wyglądać. Przekładam chleb. O, proszę, przekładam chleb. Strzepuję nadmiar mąki, którym się przykleiła i jest stara, której chlebek nam wyrastał. Można ręką, można pędzelkiem. Pędzelka sobie nie przygotowałam, więc będzie ręką. No. I teraz co, kochani? I teraz sobie zrobimy dekorację. Może zrobimy taką bardziej świąteczną, bo się zbliżają święta bożonarodzeniowe, więc tutaj przyprószymy dobrze mąką pszenną. Możecie jeszcze spryskać chlebek wodą, żeby lepiej się trzymała Wasza dekoracja, żeby lepiej wyglądała po upieczeniu. Ja nie lubię, kiedy jest za dużo tej mąki, ale to jest wedle naprawdę ok. Co, może zrobimy krasnala, co? I zrobimy tutaj nos krasnala duży, tutaj brony, i tutaj o, takie stopy krasnala przykryte brodą. I zaraz natniemy sobie naszego krasnala. Nacinam żyletką, ja mam żyletkę w trzymaku i mam na desce obrotowej, dlatego, żeby się lepiej pracowało i żeby wyszło dużo bardziej precyzyjnie i ładniej.
Możecie też naciąć małym skalpelem na przykład, jeżeli tak preferujecie. Nie nacinamy głęboko. Chodzi nam tylko o to, żeby zarysować kształt i żeby to było takie ładne, ale niezbyt głębokie nacięcie. Żeby po prostu ten krasnal nie wybuchł w trakcie pieczenia. I tutaj tak, o, tutaj jeszcze zawiniemy sobie parę. Tutaj zrobimy nasz nosek. Rysować, no i tu broda. Nie rysujecie po prostu dowolnie, jak się wam bardziej podoba. Nie ma tutaj znaczenia, po prostu to i tak będzie wyglądać bardzo ładnie. To wam gwarantuję i będzie takie mieć fajne wrażenie przed swoimi znajomymi. Chlebek się, kochani, nie rozlewa, dlatego że jest poprawnie sfermentowany. I to jest clue wszystkiego, całego tego procesu. Poprawna fermentacja, dobra fermentacja, jakościowa fermentacja. Takie zaryski zrobimy butów. No. I żeby nasz krasnal nie wybuchł, to tutaj zrobimy jeszcze nacięcie. Pod kątem najlepiej 45 stopni. I pokażę wam jeszcze taki fajny myk w trakcie tego pieczenia, który będziecie mogli zastosować. Jeszcze ja tutaj mam taki puszek, czy coś takiego. Poprzycinam go, żeby po pieczeniu to wyglądało jak tego. Coś moherkowego, taki sterczący puszek. Muszą to być malutkie nożyczki, takie krawieckie, które są do prac precyzyjnych. Najlepiej się sprawdzają do tego typu rzeczy. No i tak przygotowany krasnal wędruje w garnuszku. Wyciągam garnek żeliwny. Ja użyłam garnku w lakraset, możecie używać każdego innego garnka. Teraz delikatnie, żeby się nie oparzyć, opuszczam krasnala do nagrzanego garnka. Zamykam garnek i tak przygotowanego krasnala wsadzam do piekarnika na 5 minut, a później pokażę wam, co dalej, do temperatury 500 stopni Fahrenheit. Minął czas i teraz pokażę wam pewien trik. To jest, to się nazywa 5 minutes pat, czyli po 5 minutach, kiedy chleb jest już pieczony, ponownie go przycinamy. Co to daje? To daje ładniejsze otwarcie. Ale do tego dodajemy kostki lodu. Musicie uważać, żeby się nie poparzyć. O, jedna kosteczka, druga kosteczka. Przykrywamy chleb i z powrotem na 500 stopni. Wsadzamy do piekarnika na kolejne 15 minut. 20 minut, kochani, minęło. Patrzymy na rezultat, ale myślę, że będzie imponujący. Patrzcie, widzicie, jak pięknie się otworzył chlebek. Patrzcie, jak pięknie widać krasnala. Teraz obniżam temperaturę do 475 Fahrenheit i jeszcze dopiekam, a w tej temperaturze jakieś 21-22 minuty, aż do koloru, który mnie będzie satysfakcjonował. Powinna się skarmelizować ładnie skórkę. Widzicie te blisters? To właśnie daje zimna fermentacja. W ciepłej fermentacji bardzo ciężko jest uzyskać taki efekt, a to właśnie powstaje dzięki temu, że gazy mają szansę na to, żeby było ich więcej, żeby ta fermentacja była dłuższa, no i to właśnie w takie blisterki powstają, takie rybie łuski, jeszcze inaczej się na nie mówi.
Jeszcze chcę, żebyście usłyszeli. Czas chlebka. Tak się powinno dziać. Zwłaszcza kiedy chlebek jest poprawnie i dobrze wypieczony, że po prostu przy wyciągnięciu z gorącego piekarnika do temperatury pokojowej temperatura bardzo się obniża i ciśnienie też jest inne i właśnie ten chlebek zaczyna wydawać taki dźwięk rozpalonego ogniska, więc taki nasz chlebek po prostu przypomina nam o pięknym ognisku w lesie na przykład. No dobra, kochani, mamy naszego krasnala upieczonego, wystudzonego i teraz te chrupkości. Fajne, co? Też tak będziecie mieli. Bardziej chrupki chlebek będzie i będzie miał taki blister wtedy, kiedy go upieczecie na następny dzień, ponieważ będzie miało to szansę kumulacji większej ilości gazów i w ogóle i powstaną takie piękne blisterki. Także jeżeli będzie też troszeczkę grubsza skórka, jeżeli wolicie bardziej miękką skórkę i cieńszą, to musicie upiec tego samego dnia. To już jest wasz wybór, potestujcie i sprawdźcie, który sposób będzie dla was lepszy. Zabieram się za krojenie. Och, voilà, widzicie? Pan krasnal wygląda obłędnie, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Jestem mega zadowolona z efektu. To, jak przygotować zaczyn, znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmiku. Całkowicie biały chlebek. W opisie znajdziecie informacje o tym, co na co zamienić, żeby był bardziej wiejski, bardziej taki właśnie klasyczny. Ja uwielbiam też czasami chlebki białe, także polecam serdecznie wypróbować różne wariacje tego przepisu i myślę, że zagości on na waszych stołach na stałe.